Was bardzo serdecznie w kolejnym życiowym vlogu. Wczoraj nagrywałam film z uszyciem takiej różowej bluzy z kapturem i dzisiaj mam takie małe déjà vu, bo w ręku trzymam już prawie gotową, prawie że identyczną bluzkę z takimi samymi naszywkami. Okazało się, że w moich zbiorach takich pierdółek życiowych miałam mniejszą wersję identycznej naszywki, jaką ja mam na mojej różowej bluzie. I w momencie, kiedy skończyłam szyć tamtą bluzę, pytam się mojej córeczki, czy fajna to bluza mi wyszła i tak dalej, a ona powiedziała, że jest śliczna i że ona chce taką samą, a mnie dwa razy, jeśli chodzi o szycie, nie trzeba powtarzać. No i od razu poszłam za ciosem i szyję jej własną bluzę właśnie z kapturem i z tymi naszywkami na rękawach, więc będziemy mieć kolejną bluzkę z tego samego materiału, a tak naprawdę wyglądającą identycznie, i w tym vlogu właśnie pokażę Wam ciuchy, które mam takie same jak moja córeczka, i może pokażę Wam szybciutko, jak szyję bluzę raglanową, ponieważ mam już swoją bluzę uszytą i zostało mi materiału na tyle, że powinno mi wystarczyć również na bluzę dla niej. Jeśli chodzi o wykroje na bluzy dla mojej córeczki, to korzystam z wykrojów z książki Mamo, uszyj mi rudej, naszej tutaj z YouTube'a, którą kiedyś udało mi się wygrać, i z tych wykrojów korzystam, z książki również korzystam, i tak naprawdę gdyby nie ruda, to ja bym tak naprawdę nie szyła na chwilę obecną, więc tak się zaczęła moja pokrótce historia szyciowa. Ja lecę wykańczać mankiety oraz dół. Tym razem udało mi się od razu przyszyć wszywkę tutaj z boku. Nie miałam takiej samej identycznej jak moja, ale mam taką boczną wszywkę z napisem "Mama mi uszyła", więc będzie wiadomo, że to nie jest bluza ze sklepu, tylko uszyta przez mamę. Jeśli moja córeczka nałoży ją do przedszkola, również ma tutaj kieszeń kangur, więc gdy przyjdzie z przedszkola, mam nadzieję, że uda mi się zrobić dla niej niespodziankę. No to jak widać na załączonym obrazku, mam takie małe déjà vu i jak widzicie, bluza dla mojej córeczki w mniejszym rozmiarze jest już gotowa. Teraz widzę, że te róże na jej bluzie mogły być troszeczkę niżej. No ale już teraz tego nie przeskoczę, musi tak zostać. Jeśli chodzi o różnicę, to też jest delikatna różnica w odcieniu tych dwóch dresówek. Tamta jest bardziej taka pink, a ta jest bardziej taka rozbielona, ale ogólnie fason taki sam. No i tak naprawdę do zwykłej bluzy raglanowej doszyłam kaptur, który pochodził z innego wykroju Mamo, uszyj mi, więc tutaj można troszeczkę pokombinować i mieć takie oto efekty. Będę musiała tutaj jeszcze stopery dokupić, takie jak mam tutaj w tej mojej, ale nie wiedziałam, że będę szyła mojej córeczce taką samą bluzę, więc przy okazji wizyty w metrach i centymetrach na pewno takową zakupię. No i tutaj mamy metkę, która mówi, skąd jest bluza, i te metki takie boczne bardzo mi się podobają. No to teraz razem szybko przewertujemy książkę Ani Maksymiuk-Szymańskiej, czyli naszej rudej z YouTube'a, która napisała tą książkę Mamo, uszyj mi. Bardzo czekałam na tą książkę, bo wiedziałam, że dzięki niej będę mogła rozwinąć skrzydła, jeśli chodzi o szycie ubrań, i tak właśnie miało to miejsce. W książce jest tutaj takie oto spis treści, mam nadzieję, że widzicie. Na samym końcu jest do książki dołączony arkusz z wykrojami. Te wykroje są również dostępne w wersji takiej elektronicznej PDF, którą można sobie pobrać. No i ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj naprawdę fajne wykroje razem z opisem, opisem ich przygotowania, że tak powiem, jak potrawę. Są zdjęcia, jak co z czym zrobić i tak dalej. I jeśli chodzi o to, co ja z tej książki uszyłam,
to tutaj postaram się Wam szybko przewertować. Z wykroju na t-shirt korzystam bardzo często i nie tylko t-shirty z niego szyję. Szyję również bluzy na bazie tego wykroju, bo tutaj mamy jednak rękaw nie raglanowy, tylko taki klasyczny, więc tutaj z tego wykroju naprawdę korzystam bardzo często. I jeśli chodzi o rozmiarówkę, to rozmiarówka jest od 98 do 140, więc tutaj dla dzieciaków w tym zakresie, że tak powiem, wzrostu możecie szyć. Ja w chwili obecnej szyję na moją córeczkę bluzy w rozmiarze 128. Normalnie ze sklepu ona nosi tak rozmiar już raczej 122, ale zauważyłam, że ta rozmiarówka jest troszeczkę zaniżona, więc od razu Wam daję cynk. No i tutaj macie po prostu, jak przygotować taką oto bluzkę, sesja zdjęciowa. No i mamy tutaj ową bluzę raglanową, którą dzisiaj będę szyć. No i jest to naprawdę bardzo prosta konstrukcja, z którą na pewno sobie poradzicie. Tu Ani jest pokazane, jak rozłożyć, co z sobą zszyć. I tak naprawdę razem z wycięciem elementów z materiału i zszyciem jesteście w stanie naprawdę z ręką na sercu w pół godziny taką bluzę ogarnąć, więc ja dzisiaj uszyję bluzę dla mojej córeczki z takiego oto materiału, ponieważ ja już swoją bluzę raglanową z tego materiału mam i po prostu zostało mi jej na tyle, że ogarnę temat też dla niej i będziemy mieć kolejny zestaw mama, córka, w którym będziemy dumnie paradować po mieście. Widzieliście już, że uszyłam bluzę z kapturem na bazie tej bluzy raglanowej i tak naprawdę korzystałam z tego wykroju na bluzę raglanową, a kaptur sobie po prostu wzięłam z tej bluzy, bo chodzi o to, żeby tutaj przy obwodzie szyi ten kaptur się składał tutaj ładnie z przodu. Szyłam bluzę z tego wykroju zgodnie z wytycznymi w tej książce i od razu Wam mówię, jeśli będziecie chcieli z niego skorzystać, to pamiętajcie o tym, żeby zrobić większy podkrój szyi tutaj, ponieważ u mnie się zdarzyło, że był za mały i głowa mojej córeczki przez ten otwór tutaj nie przeszła, więc trzeba tutaj troszeczkę ten wykrój przerobić, ale ogólnie rzecz biorąc bluza jest jak najbardziej okej, więc połączyłam tak naprawdę dwa wykroje, dzięki temu mam bluzę z kapturem dla mojej córeczki, którą mogliście widzieć. Są też tutaj spodnie, pumpy, tak zwane bagi, które również szyłam, które wychodzą tym razem bardzo obszerne, więc tutaj wszystko musicie pomierzyć. Jak skleicie wykrój taki wydrukowany z internetu, to po prostu miarą mierzycie, sprawdzacie na dziecku i dostosowujecie w ten sposób rozmiar dla dziecka. Sukienkę z falbanką również szyłam, pięknie wychodzi. Uszyłam tylko jedną z kontrafałdą, która powinna być teraz właśnie na tej stronie. I raczej już tej sukienki szyć nie będę, bo nie do końca mi się fajnie ją szyło. No i coś tutaj jeszcze mamy na czapkę, mamy na spódnicę z koła. Spódnicę z koła również szyłam z tego wykroju dla mojej córeczki. Mamy tutaj też koszulę zapinaną na guziki i tak dalej. To już jest wyższa szkoła jazdy, nawet ja nie jestem w stanie na chwilę obecną się podjąć takiego wyzwania, ale myślę, że prędzej czy później coś takiego również wykombinuję. Jest też wykrój na marynarkę, więc naprawdę garderobę dziecku można piękną stworzyć. Czapeczka bardzo prosta, więc tutaj naprawdę serdecznie Wam polecam tą książkę, mimo że ma opinie takie średnie w internecie. Jeśli będziecie na ten temat czytać, na temat tej książki, no to możecie się spotkać ze średnimi opiniami. Ja jestem z niej zadowolona, po prostu trzeba niektóre wykroje delikatnie zmodyfikować, żeby osiągnąć zadowalający efekt. I ja dzięki tej książce zaczęłam szyć i jestem na takim etapie, na jakim jestem. I nie odrysuję wykroju, bo nigdzie nie mogę znaleźć mojego pisaka do wykrojów. Do tkanin. Do odrysowywania na tkaninie. Znalazłam. Był pod łóżkiem.
Ok, to ja zaczynam wycinanie. Na pewno wszystko mi się zmieści, więc tutaj przykładam do złożonej tkaniny na pół. Pamiętajcie, że jeśli macie wzór, żeby on Wam się dobrze tutaj układał. W ogóle dresówka jest ze strony u mamy Smoka. Podlinkuję Wam ją na dole. I ja już taką bluzę raglanową mam. I jeśli chcecie troszeczkę powiększyć wykrój, tak jak na przykład ja chciałabym, żeby bluza była troszeczkę bardziej szeroka, bo w rękawie się tutaj moja córeczka mieści, ale chciałabym, żeby była troszeczkę szersza tutaj z przodu i z tyłu, to wystarczy wykrój delikatnie tylko od krawędzi, tutaj od złożenia, odsunąć i takim to sposobem bluza będzie o tyle szersza, o ile żeście przesunęli i trzeba pamiętać, żeby o tyle samo przesunąć również tył. Teraz wycinam przód tym moim pisakiem, który schował mi się pod łóżkiem. Odrysowuję przód. Od razu biorę i wycinam. I teraz będę wycinać też tył. Tu mi się rękaw powinien zmieścić w tym oto miejscu, ale sobie go jeszcze przyłożę, żeby mieć pewność, ile miejsca jeszcze mi tutaj zostanie na tył. Wystarczy, więc teraz sobie z tej strony złożę materiał. I odbiję tu mojej bluzy, tu podstawy. I pamiętajcie, żeby jednak ten wykrój ułożyć na tkaninie tak, aby było jej jak najmniejsze zużycie. Żeby było jak największe te ścinki, żeby można było ewentualnie coś z nich jeszcze wykonać. Więc tutaj ja jestem bardzo na to uczulona i zawsze staram się właśnie te bluzy wycinać tak, żeby było jak najmniejsze zużycie. Widzicie, mogę zostawić tutaj taki pasek, ale po co, jeśli jak sunę sobie tutaj wykrój troszeczkę bardziej tak, no to tu już mi dłuższy element zostaje na jakiś inny, mniejszy projekt. No i teraz ja robię tak, że ten mój przód, który wycięłam, przykładam najpierw tak, bo on jest odrobinkę szerszy, aniżeli wykrój docelowy, o te 2 cm po rozłożeniu. No i tutaj przykładam złączenie pachy do pachy i widzę, ile, o ile muszę ten wykrój tutaj odłożyć od boku. Wyciągam to, co było na dole i odrysowuję tył. I tutaj już brzeg mam po prostu odcięcie od tego, więc już nie będę musiała tam starać się równo odciąć. Te pisaki są bardzo wygodne, ponieważ na tych dzianinach elegancko się odrysowują, a potem po praniu schodzą. Nic nie ma po nich śladu, więc jak widzicie, wycięłam już. Wycięłam, wycinać to będę. I tutaj te ścinki sobie tak odcinam, bo to już mi nie będzie potrzebne. No to mam tył, przód. Jeśli chodzi o to, jak czym się różnią, no to przód ma tutaj takie bardziej wystające rożki, a tył w raglanie jest prosty. No to został mi tylko rękaw. Ok, mam kolejną wskazówkę dla Was. Już złożyłam tkaninę, dzianinę na rękaw i jeśli składacie materiał od góry do dołu, że tak powiem, w ten sposób, a nie tak jak składałam go w przypadku wycinania przodu i tyłu, tu jest brzeg fabryczny. I jeśli brzeg fabryczny składacie w ten sposób i macie wzór, musicie teraz odciąć ten kawałek i obrócić go, żeby wzór był oczywiście
w tym samym kierunku, bo jeśli tak bym wycięła, no to jeden rękaw bym miała wzór do góry nogami, więc tutaj warto o tym pamiętać, żeby się nie zagalopować i żeby potem sobie nie pluć w brodę, bo jak widzicie, jakbym tak wycięła, no to nie mam już po prostu szansy wykroić drugiego z tych skrawków, które mi zostały rękawa, więc teraz po prostu muszę sobie to odciąć. I teraz biorę ten mój kawałek i obracam w tą stronę. I dzięki temu wzór już się zgadza. No i tak, mam wycięte rękawy w liczbie dwóch sztuk, gdzie wzór się zgadza. Mam wycięty tył i mam wycięty przód. Teraz muszę wszystko ze sobą spiąć. No i dochodzą do tego czarne ściągacze i bluza identyczna jak moja dla mojej córy będzie gotowa. Tyle ścinek mi zostało z tego materiału. Już nie pamiętam, czy zamówiłam sobie 2 metry tego materiału, żeby było z zapasem, czy 1,5 metra, już nie pamiętam. No ale to są takie dosyć niewymiarowe ścinki, które tak naprawdę ciężko potem wykorzystać, ale na przykład tutaj mam taki dosyć szeroki pas, więc jakiś mankiet do na przykład czarnej bluzy mogłabym takim materiałem sobie wykończyć, więc ja to po prostu sobie składam do osobnych worków, no na przykład taki już wyrzucam, bo tutaj już nic z tego nie podziałam, ale ja takie ścinki właśnie do osobnego worka odkładam i w momencie, kiedy mam jakiś pomysł i jest mi potrzebny jakiś materiał, jakiś kawałek, no to wybieram z nich. Jak widzicie, bluzę mam już spiętą szpilkami i dlaczego ja to robię? Już nie jeden raz mi się zdarzyło, że jestem taka szybka i szybko uszyję sobie bluzę. Źle przyszyłam sobie rękawy i potem tutaj wychodzi, że to za dużo zostaje, potem dochodzi do tego prucie, więc warto przynajmniej 3 szpilkami sobie te rękawy w dobrych miejscach przyłapać, żeby potem po prostu nie pluć sobie w brodę, że się zepsuło projekt, więc ja teraz śmigam na overa i zszywam to moje rękawy. Zmieniłam już nici w overlocku na czarne, a dlaczego będę szła czarnym, a nie białym? Bo zewnętrznej stronie jest biały, ale jednak te szwy będą widoczne na tej ciemniejszej stronie, dlatego wybrałam czarne nici. I dzisiaj ustawiłam Was od tej strony noża, więc będziecie mogli zobaczyć, jak ten overlock obcina materiał i obrębia tutaj od razu ten bok, bo właśnie overlock to maszyna, dzięki której najlepiej szyje się dzianiny. Jest głośna jak cholera, ale nie wyobrażam sobie bez niej pracy. O, i zobaczcie, jak teraz rozłożę troszeczkę szew, no to będzie widać ciemne nitki, a nie białe, więc tutaj to, że od wewnątrz jest wykończone na czarno, nie przeszkadza, a jednak od zewnątrz biała nitka by była bardziej widoczna, więc tutaj zawsze, przynajmniej ja, dostosowuję nici, kolory nici do zewnętrznego koloru materiału, a nie wewnętrznego, więc szyję. Ja już przyszyłam rękawy do przodu i tyłu i teraz pokażę Wam mój trik, jeśli chodzi o pachy. Tutaj od pachy wychodzą mi 2 nitki overlocka i ja je sobie tutaj związuję, przez co już na przykład nie muszę tutaj wsuwać szpilki, bo już mi się tutaj szwy pod pachą łączą, więc tak sobie wymyśliłam i w ten sposób to robię. No i w tym przypadku już wiem, że tutaj wszystko mi się
ładnie łączy i jest zrobione na wymiar, więc teraz znowu jednym ściegiem przeszyję długość rękawa, boku i bluza będzie przyszyta już w połowie. Tak wygląda ściek overlockowy, brzeg jest równy, nie strzępi się, ogólnie dresówka się nie strzępi tak bardzo jak inne dzianiny albo tkaniny, więc tutaj ten ściek wyrównuje, łączy i jest również elastyczny z racji na to, że to drabinka, a jednak dresówka jest bardzo rozciągliwa, więc taki szef jest wymagany. Pokażę Wam jeszcze jeden taki z moich trików, odsunę Wam. To jest mój koszyczek z ścinkami, czyli jest to zwykłe pudełko od chusteczek z Lidla, w którym po prostu wycięłam sobie tutaj taki otwór i tu wpadają wszystkie skrawki z overlocka, ścinki, nitki i tym podobne rzeczy. Więc jak widzicie, z tych dwóch różowych bluz trochę mi się uzbierało tych ścinek, więc takie pudełko warto mieć tutaj przy overlocku blisko. Tu Wam powiem kilka słów, bo w tamtym projekcie nie przyszywaliśmy plisy do dekoltu i moja plisa ma 5 cm szerokości, czyli po złożeniu będzie miała 2,5, jeszcze trochę tutaj overlock zje na długości, ale tu jest bardzo istotne, żeby dobrze tutaj równomiernie naciągnąć ten ściągacz przy dekolcie i też żeby on nie był za wysoki, bo się zrobi taka stójka, jeśli będzie za luźno przy mocowany, to wtedy będzie odstawał i jeśli chodzi o bluzy dresowe, to proponuję jednak użyć klasycznego ściągacza, aniżeli, bo można też plisę zrobić z dresówki, z której jest bluza, ale ona się mniej ciągnie i tak z doświadczenia wiem, że troszeczkę gorzej to się potem w efekcie końcowym prezentuje, więc tutaj delikatnie naciągamy ten nasz ściągacz i przypinamy przy kawałku raz po raz na całym obwodzie tutaj wlotu szyi i takim oto ściągaczem też jesteście w stanie, jeśli Wam się zdarzy, że dekolt troszeczkę za bardzo wytniecie, no to można też taką plisą troszeczkę uratować sprawę, więc tutaj to jest taka loteria, znaczy nie loteria, tylko doświadczenie, bo ja oczywiście na samym początku też nie od razu mi tak dobrze szły te plisy przy dekolcie, więc tutaj ja stosuję tą samą zasadę, którą pokazałam Wam w przypadku ściągacza na dole w ostatnim filmie, czyli przypięłam sobie tutaj na środku tyłu ten mój kawałek ściągacza i teraz tyle, ile mi potrzeba, to odcinam i teraz te dwa kawałki prawymi stronami do siebie łączę ze sobą. Tutaj możecie swobodnie te szpilki wyjąć, bo macie środek tyłu, powinniście mieć zaznaczony, więc potem to łączenie na ściągaczu będziecie wiedzieć, gdzie to przymocować. I też jeszcze na tym etapie powiem Wam odnośnie ile trzeba od tego noża ten materiał ułożyć, bo musi ten nóż chwycić ten materiał, żeby brzeg ładnie się prezentował estetycznie, więc tutaj ja tak zazwyczaj z 2 mm od noża daję, żeby po prostu chociaż cienki kawałeczek tego materiału został odcięty przez overlocka. No wskakuj. Widzicie? Tak to wygląda. No i teraz łączę tą moją plisę przydekoltową. Przykładam tutaj do środka tyłu. No i mam już ładnie po obwodzie naciągnięte, bo oczywiście można zmierzyć obwód tutaj wlotu przy szyi i odjąć 10% i tak dalej, ale po co, jak można szybko sobie tutaj w ten sposób to zrobić i wychodzi elegancko i ładnie, więc za chwilę
mój dekolt będzie wykończony. O, i widzicie, w overlocku jest ten plus, że jeśli tutaj macie troszeczkę nierówny brzeg, jak ja na przykład tutaj, to po prostu overlock wam to odetnie i wszystko będzie beautiful wyglądać. Jak widzicie, siedzę już przy mojej drugiej maszynie, ponieważ overlockowi już podziękowałam za pracę. I teraz z tyłu, tu gdzie jest łączenie mankietu, ściągacza, przy dekolcie przyszyję mojej córeczce metkę, bo ona, a jak się ubiera, musi mieć metkę, więc mam akurat taką, że kocham mamę. Proszę się zoomować, tak, więc na pewno jej się spodoba, bo ma serduszka i jest dzidzia, więc na pewno jej się spodoba. No i ogólnie jeśli chodzi o dekolty, to jeśli weźmiecie bluzę czy t-shirt ze sklepu, zobaczycie, że jest tutaj ten element zamaskowany taką pliską. I oczywiście można to zrobić, wygląda to wtedy bardziej estetycznie, profesjonalnie, ale ja dla mojej córeczki na potrzeby nasze osobiste, własne, tego już nie robię. Był czas, że stebnowałam tutaj jeszcze dookoła dekolt i można to zrobić, to akurat jest fajne, to wtedy po prostu ten element nie będzie się wywijał wam do przodu, tylko będzie przymocowany tutaj do prawej strony materiału, do podstawy tutaj dekoltu, ale ja tego w chwili obecnej też nie robię, bo z doświadczenia wiem, że to się też jakoś tak strasznie nie wywija, więc ja teraz wszyję tylko metkę tutaj mojej córce takim normalnym ściegiem stebnowym. Można takie metki kupić w sklepach internetowych. Myślę, że prędzej czy później zrobię wam taki film ze sklepami, z których kupuję po prostu materiały, akcesoria i tak dalej. Więc taka meteczka jest w przypadku bluzy dla mojej córki niezbędna, ponieważ pomoże jej się ubrać. Tak prezentuje się efekt końcowy, jeśli chodzi o tą bluzę, którą pokazałam wam jak uszyć. Zwykła bluza reglanowa przez ten wzór wydaje się być bardzo taka poważna, ale starczyło mi po prostu materiału spokojnie na uszycie rozmiaru 128. Tutaj widzicie moją bluzę, również reglanową, taką nawet dosyć dłuższą ją zrobiłam sobie. No i dla mojej córeczki, więc będziemy wyglądać tak samo. W kolejnym odcinku po tym vlogu zrobię wam takie zestawienie wszystkich naszych ubrań, które mamy w komplecie, czyli takie zestawy mama, córka, i między innymi będzie również pokazany ten zestaw, więc mam nadzieję, że film będzie przydatny. A teraz kończę tego vloga, ponieważ jest bardzo długi. Mam nadzieję, że okazał się dla was przydatny i że widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!